5 długich lat królestwa północne leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kaer Morhen. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kaer Morhen czas płynie powoli. Udało się!
Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orynów za każdego odmieńca. Jest mój. Wesemirze, mamy gości! Zamknę bramę. Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Cześć. Ja jestem Variafit. A tej gierki to chyba już nikomu nie muszę chyba przedstawiać. Kochani, obiecałem, co gramy. Wiedźmin 1. Początek. Pierwszy odcineczek. Teraz najwyższy. Jezu, jak tu się sterowało. Jak to dobrze, w to zagrać słowo. Pamiętam, jak ta gra wychodziła. To naprawdę zyk. Chyba nie było osoby, która by to nie grała z mojego otoczenia. Pamiętam, jak się zachwycałem wtedy, jaka to ładna grafika wtedy w porównaniu do, nie wiem, do choćby jakiegoś tam Gothica 3 czy coś takiego, to tutaj... Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kaer Morhen. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Oczywiście na dzisiejsze czasy to jest słabo, prawda, z grafiką w porównaniu do trzeciej części, to tu pikseloza jest, ale to nie chodzi o sam fakt, to jest jedna z tych gier, kiedy się nie grało dla samej idei grafiki, tylko dla samej fabuły tutaj. Prujemy. Brałem poziom normalny. Nie brałem najtrudniejszego, z racji tego, że ta gra ma wiele zakończeń, więc myślę, że kiedyś sobie jeszcze powtórzymy tą serię. No i wtedy może się zdecydujemy na coś trudniejszego. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez tarana mogą sobie próbu... Orzesz w mordę! Co to za bydle? Przeraza. Będzie ciężko. Damy radę. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą, przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę. Do roboty. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savollę. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie.
Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Oczywiście pozwalam się tu zamknąć na dialogi. Oczywiście nie chcę psuć takiego pięknych tutaj chwil, takiej pięknej atmosfery moim rozkosznym pierdoleniem. Na pierdolenie jeszcze przyjdzie czas. Zawsze mi się podobały tutaj też tyle walki w Wiedźminie. Szkoda, że... Znaczy, po części szkoda, po części nie, ale zawsze, jak pamiętam, wyszła dwójka, liczyłem na to, że te wszystkie style właśnie będą wyglądały tak jak tutaj, że to ładnie tak pięknie wszystko, ładnie, skacząco i w ogóle. No i zaczynamy wieprzki. Że trochę się rozczarowałem, ale no, ma to swoje plusy i minusy, no, system walki w pozostałych częściach. Tak samo, swoje plusy i minusy. No ma to też związek... O, jak będzie krwawo. No, ma to też związek z tym, że pozostałe części musiały wyjść na konsolę, a z tego co wiem właśnie system tej walki był tu, że tak powiem, dość ciężki do przeniesienia na konsolę. Na razie jest drętwa, na razie tam jeden przeciwnik to nie jest przeciwnik, ale zobaczycie, będzie lepiej. Zresztą zobaczycie. Większość z was dobrze wie, bo wiem, że spośród tutaj moich widzów są tacy, to i sami grali i czekali. Pożałujesz, że cię matka. A skoro graliście, to wypowiadajcie się, jakie macie swoje wrażenia. Pytanie na dziś. Jakie były wasze wrażenia, jak Wiedźmin 1 wychodził, jak była jego premiera? Cześć pewnie powie, że zmieniałem ze swojego kompa, żeby go odpalić, ale myślę, że nie było aż tak źle. Z tego co pamiętam, chyba tak. Można by było szybciej zmieniać style. Bo normalnie, zaraz wam pokażę, to powinniśmy sobie zrobić aktywną pauzę, sobie przełączyć, tak. I dopiero walczyć, ale można zmieniać tutaj w klawiszu Q, a jeżeli dostaniemy miecz srebrny, to chyba E, jak dobrze pamiętam. Ja zawsze wolałem, nie lubiłem używać tej aktywnej pauzy. Zadarłeś ze mną, więc gin. Ale co tu robi? Niektórzy lubią grać za pomocą tylko myszki w Wiedźmina. Też się da. Co kto lubi? Mamy tą aktywną pauzę. Będziesz kwicał. Nie tego. Dawać łysego. Teraz zmieniamy. Teraz pan starczy się kierownik. Do cięcia. No proszę, jaka tam fajna aria. Ale niestety nie mam czasu na to, żeby się z nim bawić. Postaramy się... Znaczy ja się postaram grę przejść. Oczywiście na 100% jednym sposobem, bo nie będziemy robić tak, że ciągiem będziemy przechodzić wszystkie sposoby, aczkolwiek będziemy wracać do Wiedźmina, na pewno kiedyś tam mam to w planach. Ale też jeżeli znam jakieś easter egg, jakieś fajne takie rzeczy, to też postaram się wam to powiedzieć. Aczkolwiek wy oczywiście też, jeżeli coś znacie, a ja przegapiłem, dawać znać. Ja chętnie się czegoś dowiem, jeżeli chodzi o Wiedźmina, jak najbardziej. Ty też, jak w przyszłości będziemy grać też w Gothica, to też
Co wiecie, możecie powiedzieć. Oddech? Nie, nie bardzo. No zaraz naprawimy nieścisłość. Zadarłeś ze mną, więc gin. Jak ktoś chciałby, to nie pamiętam, po ile jedynka chodzi, ale teraz naprawdę to mieć grosze. Ktoś się znajdzie, który ktoś taki tu w ogóle nie gra w Wiedźmina, a może chciałby zacząć, to polecam. Polecam po kolei wszystkie części, zwłaszcza to była pierwsza chyba gra, gdzie spotkałem się z możliwością taką, możliwością przenoszenia save'u z jedynki do dwójki, z dwójki do trójki. Że jedną grę można przejść na, no pomyślcie sobie ile sposobów, tu są chyba te trzy zakończenia, tak? Znaczy trzy takie główne, nie mówię o limitach pobocznych. W dwójce chyba też ze cztery czy jakoś tak, a w trójce to łopanie. Dobra. A, można to jeszcze podświetlać tak altem. Rzeczy, które leżą. Można sobie też ustawić, żeby to wszystkie było dobrze podświetlone, ale ja nie lubię, bo się robi bałagan na ekranie. No, chłopaki działają. Chłopaki i na gubit. Rybaczek. Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w donżonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triss, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Triss może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt... Miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Triss, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. I tak sobie Grom zostawimy, jaskółkę za sobie lepiej sobie chlapnąć tutaj. A Grom sobie łukniemy. Zamienimy jeszcze kilka słów z Wesemirem. Papa Wesemir. Jakie właściwości mają eliksiry, które mi dałeś? Grom to eliksir bojowy. Spowoduje, że twój organizm zacznie reagować tak, jakby nieustannie znajdował się w sytuacji ekstremalnej. Napięcie mięśni, adrenalina. Rozumiem. Efekty uboczne? Trudno się skoncentrować na obronie. No i kac. Jaskółka to po prostu eliksir leczniczy. Dziękuję. No tutaj alchemia to swoją rolę jeszcze odegra. Najzabawniejsze jest to, że w trójce Lambert
talentuje, ma tutaj taki jeszcze w miarę mile, jeszcze tak się w miarę zachowuje. Widać czas, który go tam potrafił zmienić. Jesteś gotów? Tak. To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mnie. Zawsze musi być pierwszy raz. Idziemy. No jest autozapis, miło. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. No tu będziemy mieć jeszcze czas, żeby sobie pochodzić. Tu też jest kilka ciekawych rzeczy. Tu możemy sobie robić uniki, bo tu wciskając podwójnie klawisz ruchu w jedną albo w drugą stronę. Albo w trzecią, bądź czwartą, jak wolicie. Można przez kolegę też przeskoczyć. No i co? No i podłoga do mycia. No. Lecimy dalej. No, styl grupowy. Czyli już mamy trzy style, którymi będziemy tutaj władać. Osobiście on mi się najbardziej podobał zawsze. Nie wiem dlaczego, ale mi się podobał. Jeszcze taki zamaszyszny, taki wiecie, piruet, jakieś skoki, przeskoki i tak dalej. Zawsze na mieczu srebrny, już w ogóle tam będzie. Tańce ku tańce. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Sawola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Nasz główny oponent. Czyżby na widok jednego Wiedźmina i to chyba samego Białego Wilka obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się. Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Ardem. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Celowo wam nie przyspieszam tych dialogów, chociaż ja je oczywiście znam, no ale... Nie na tym rzecz polega, że ja tylko mam się dobrze bawić. A z drugiej strony też miło sobie czasem słuchać. Synecka. Tak nostalgicznie, zwłaszcza, że Wiedźmina jedynkę już o parę lat się grałem. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo... Prawym przyciskiem myszy. Z
swoją drogą silne musi być, że tak powiem, uderzenie, bo widzicie takie głazy, co ja po prostu tak... jakby były z kartonu zrobione. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, syfilis, Franca i Trond, jesteście jak dzieci! Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal, następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. No i właśnie, to jest jedna z pierwszych decyzji, która ma wpływ na fabułę. No dobra. Osobiście wolę. Zajmiemy się przerazą. W takim razie idę sama. Pójdę z tobą. Nie możesz sama za nas walczyć. Dziękuję, Eskel. Miło z twojej strony, ale zamierzam się teleportować prosto do waszego laboratorium. Jako przyciągacza użyję Savolli. Jest połączony mentalną więzią z drugim magiem. Boję się, że mogłabym cię zgubić po drodze. Uważaj na siebie. Jestem dużą dziewczynką. Poradzę sobie. Geralt, weź ten eliksir. To puszczyk regeneruje wytrzymałość. Jeszcze jedno. Jak dojdzie do walki, walcie Ardem w dzwony i kotły. Potrzebujemy dużo hałasu. Chcę, żeby nas usłyszeli w Wydzimie. Uwaga! Savolla aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Zaraz patrzę, że mógł chcieć jakiś młody poinstalować. Zaraz się przebiją. Grafiki, ale... grają tak jak jest, takie sote. Uważajcie! Gość ewidentnie się opalał w bielnie. Ua! Gdzie mnie tu? Czekaj, ja miałem chyba... Właśnie... latnąć puszczyka. Zacznijmy najpierw drobnicę. Nie chciałbym się za bardzo... zbliżać do robatka, bo w tej chwili tak mu nic nie zrobię. Żałosny jest. Oni tu chyba wiecznie wybiegają. To wystarczy chyba pociągnąć. O, zabolało, co? Tebie tam cieknie. Dobra, robaczka. Oj, będzie tutaj ostro z językiem. Tylko tu polski Dawid tutaj robi swoje.
A twórczość Sapkowskiego, no, na mnie przybierała. Nie trzeba było zadzierać Wiedźminę. Się zblokowała tak na raz ją? No to na raz. No a może jednak trzeba było wziąć trudny tryb. No zobaczymy. Plądrują laboratorium. Ten drugi mak jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Słyszałeś, co mówiła Triss? Oni są w laboratorium. Nie mogą ukraść naszych tajemnic. Z przykrością muszę powiedzieć, że tym razem Triss się nie myliła. Trzeba powstrzymać tych ludzi za wszelką cenę. Geralt, biegnijcie z Leo do laboratorium, a ja zajmę się Triss. Tylko bądźcie bardzo ostrożni. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Dobrze, Wesemirze. Zrobimy, co w naszej mocy. Tak, biegiem! Znalazłem. Teraz mamy już wszystko. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Podobno Wiedźmini odbijają pociski w locie. Sprawdźmy. Leo, stój! Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to bójda. Jeszcze okaże. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesemirze, Leo nie żyje. No to już szkoda. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. No, niestety. Pomedytujmy troszkę. Troszkę, 23 godziny do świtu. Ale bardziej o was chodzi, żebyście mieli tutaj widoczną świagę. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert?
Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. No i super. Czyli od kółeczki. Warto je wziąć, bo... Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. No właśnie, Geralt co jakiś czas by rzucał jakimś... Ale dotknął. Też kiedyś leżałem na tym stole. Ten stół się jakoś nazywał, ale nie pamiętam dokładnie jak. Jak wiecie, to mówicie w komentarzach. Mchy i trawy. Od samego zapachu kręci się w głowie. Imprezka będzie. To byśmy mogli pozbierać, gdybyśmy tylko mieli umiejętność odpowiednio wykupioną, ale niestety jeszcze nie mamy. Nawet... No to se potem przyjrzymy, ale... Początkujący... Intencje... No nie, do zielarstwa tam jeszcze będzie brakować. Zresztą też chyba akurat to było dla nas teraz chyba nieznane jeszcze. Ogólnie będziemy kupować dużo książek i się uczyć. Jak to z czego pozyskiwać. A można sobie wziąć błogosławieństwo. To już nic ciekawego. Dobra, idziemy na górę. Opsa. No i teraz możemy się tu porozglądać trochę. Ale co za dużo to jest robo. I wszystko idę, obierzemy sobie już w następnym odcinku. Zaraz mam za ten prolog. Serdecznie dziękuję i widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Do następnego.